Dziś EXP będzie zmieniał szkołę, do której chodzę, a moim celem będzie zostać najlepszym uczniem. Trafię do podstawówki, szkoły Pokémon, szkoły Jedi i Hogwartu. A zadania w każdej ze szkół będą coraz trudniejsze. Czy zdam wszystkie klasy? To zależy od was. Jedna łapka i jeden sub to 1% szans, że ja, jak i wy, zdacie do kolejnej klasy. Naprawcie ten błąd i oglądajcie do samego końca. Wow! Gdzie jestem? Czy to... Ja wiem, gdzie ja jestem! To jest ekstra szkoła! O kurde! Muszę zdobyć jakoś level, tylko w jaki sposób ja będę musiał zdobyć level? Tego nie wiem. O! Dostałem zadanie! Zapowiedź szkolnemu pobiciu. O kurde. Ja nie za bardzo umiem się bić tak normalnie, ale pomogę. Czemu miałbym nie pomóc? Ja cię kręcę. Ej, ciekawe, do jakiej szkoły jeszcze trafię? Może do szkoły magii? Może do jakiejś innej szkoły, gdzie będę jakiś maksymalizował swoje umiejętności czy coś? Zostawcie za to łapkę w górę teraz! Za to, że takie akcje robimy. Dobra, wchodzimy do szkoły. Pyk, pyk. Dobra, jestem w ekstra szkole. Idę do swojej klasy, do pierwszej F, która powinna by... Nikogo tu nie ma. Mati! Tytmati! Cześć, się znamy? Nieważne. Gdzie jest reszta klasy? Nie wiem, czy jesteś z pierwszej F, czy nie? Ej, tak, jestem z pierwszej F. To słuchaj, bo musisz mi pomóc, bo biję naszego kolegę z naszej klasy. A gdzie? Na górze, na korytarzu, na głównym holu. O, dobra, to chodźmy. A jak się nazywa ten ziomek, który jest, bity? Chyba mister Blaszka. Blaszkę bi... O, nie. A ty go znasz? No, znam go. O, dzwonek. Ale Blaszkę? No, Blaszkę. O, to jest nasza sala od polskiego. Ej! Dawaj te kanapki! Zostawcie go! I zadanie zostawcie! Cicho tam bądź! Proszę, zostawcie mnie, to jest moja pierwsza lekcja, ja dopiero cicho bądź. Jestem. Pierwsza dawaj lekcja jedzenie. Za chwilę jakaś przytkę. Dawaj no. Zadanie smaczmy na jutro. Tylko nie bijcie mnie, proszę, tylko nie po twarzy, nie po twarzy, po okulary, po nogach, po brzuchu może być, ale nie w twarz. Przestań gadać. Z kim wy w ogóle jesteście? Odsuń się, pierwszaku! A, mam bo wy z trzeciej klasy jesteście, myślicie, że jesteście lepsi, tak? A ty co, myślisz, że jak z pierwszej klasy jesteś, to co, jesteś kozak? Ej, mam pomysł, jak ich zagiąć. Jak? Tytmati? Tak? Patrz na to. Daj te kanapki. Udaję, że dubię w nosie. Fum, dubię w nosie, co za gościu, ty, brado, no? Patrz Słuchajcie, na gościa. Patrzcie, co mam. Ej, to jest glut, fuj, jest glut. Fum, weź się tutaj gryć, umyj, nara. Weź to umyj! Dzięki, mordo, w ogóle jak się nazywasz? Jestem Lufer, siema. Siema, Lufer. Ja się nazywam Blaszka i... O, i siema, miło mi. O, dostałem achievement i level! Przyjacielska pomoc. Jaki achievement level? Co ty grasz niby? A, nieważne, nie uwierzyłbyś, gdybyś nie zrozumiał, ale... Ja ciebie znam. A ty mnie znasz? Ja ciebie nie znam, jak mnie możesz znać? Ale ja ciebie znam, znam cię już... Nie, z 5 lat. Ja nikogo nie znam, ciebie niby znam od 5 lat, pierwszy raz się na oczy widzę. Wow, gdzie ja teraz jestem? Okej, mam swój level. Co to jest za miejsce? Co to jest za kaczka? Co to jest? Jezus, jakieś dziwne zwierzęta, nie z tego świata. W sensie nie z mojego świata. To jest jakiś port, jakieś statki. Może tu jakiś... What? Co to jest? To jest Pokémon? Ej. Pokémon! Co tu się dzieje? Jestem w świecie Pokémonów! O kurde, ale sztos! Tak, to są Pokémony! Seedot jakiś? Ja cię kręcę, ale czadowo! Butterfly! Jo, jak to Charizarda, Charmandera, Charmeliona, wszystkie Pokémony normalnie. Ten Pokémon jest bardzo dziwny. Tam ktoś łapie Pokémona. Wow, Snorlax sama, co tu się dzieje? O, zadanie specjalne. Stocz prawdziwą walkę Pokémon. O kurde, tak. O, o kurde, profesor. Halo? Aż, gdzie ty jesteś? Zgubiłem się, już idę, a gdzie jest to miejsce?
No przecież byłeś ostatnio wczoraj u mnie. Czekam tylko na ciebie. Jesteś ostatni, spóźniłeś się. Już wszyscy mają Pokémony prócz ciebie. Dobra, już biegnę, już idę. Czy to jest to miejsce? Tak. To jest to mnie. Snorlax! Ktoś ma Snorlaxa! Do, to teżka, teżka. Okej. Okay. Sala do nauki Pokémonów. To chyba tutaj jest pan profesor. O! Profesorze, to ty? O, witaj, Ashu. Luferek. Nazywasz się Ash Ketchum. Ja jestem Luferek Musztarda. Dobra, niech ci będzie jeszcze, Luferko. Jak widzisz, przybyłeś ostatni, więc no. Więc musisz wybrać swojego pierwszego Pokemona. Okej, okay, dobra. To niech będzie... Bulbasaur! No niestety... nie ma. Jak to nie ma? Ja chciałem Bulbasaura. No nie ma. No to niech będzie... Charmander! No halo! No też nie ma. Ktoś go wybrał przed tobą. No dobra, okej, no to niech będzie. Ostatni, najsłabszy. Squirtle, wybieram cię! No! No, też nie ma. Nie ma żadnego Pokemona, dla mnie to są trzy podstawowe. No, jest jeszcze jeden, ale nie wiem, czy jesteś za młody, żeby takiego Pokemona trenować. To mogę go wziąć, no bo w sumie muszę mieć Pokemona, jeżeli chcę zacząć swoją przygodę. Został mi Pikachu. Zapałem go niedawno, także... Możesz go sobie wziąć. O, ja ci mój Glaceon pozwoli. O, Jezus, setny level, taki duży? No to jest mój partner. Od początku go mam. Trenowałem ją od małej Eevee. O kurde. Dobra. Pikachu, czy jak on się nazywa? Pikachu. 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 Dobra. To jak się mówi? Pikachu. Pikachu. Pikachu, wybieram cię! Pika! Cześć Pikachu, jestem twoim nowym trenerem. Pika! Zrobiłem. Au, 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 au. On cię może nie lubić. Czekaj, Glaceon, powrót. Dlaczego mnie piorunami walisz? Mówiłem ci, że ten Pikachu jest dziki. Dobra, ja mam Pokebola, więc sorry, ale wracasz do niego. No. 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 Pikachu! Coś mi się zdaje, że twój Pikachu chyba nie lubi siedzieć w Pokebolu. Do Pokebola! Do Pokebola! Tak jak na przykład ta wyjątkowa Eevee. Ona przynajmniej się słucha. Do Pokebola! No nie, no nie wierzę, jaki ten Pikachu jest durny. A, dobra, żartowałem! Dlaczego mój Pokémon mnie atakuje i nie słucha? Wiesz, ten Pikachu jest uparty. Może będziecie kiedyś słuchać, jak ta moja Eevee tutaj. Dobra. Ło, co się stało? Wow, siadł na mnie! Na ciebie, chyba cię polubił. Jo, jak fajnie! Poczekaj chwilę, Glaceon, wybieram cię. Idziemy. Okej. Okay. Ale fajnie, siedzi na mnie tym. Jednak nie jest taki głupiutki. Au! No dobra, okej. Okay. Dobrze, zapraszam na moją lekcję. Także chodź, Luferku, poznasz swoich kolegów. O, siema, cześć! Siema! O, Snorlax! Hejo! Śpi, Snorlax. Ja, cześć, jestem Ash Ketchum, Luferek Musztarda. To ketchup czy musztarda? O, mój ulubiony kolor! Nie, żartuję, mój ulubiony to czerwony. Hej, cześć! Hejka! O, co za ciekawy Pokémon z Korbani. Kiedy go złapałeś? A, tak niedawno. Ale fajny, jak się tańczy. Ja cię kręcę, ale ten co? Ten Skorbani jest z regionu Kalos. A ten tu jaki? Sylveon. Jak udało ci się go złapać? Był mały problem, ale się udało. Wiesz, Luferko, Sylveon ewoluuje poprzez miłość z Eevee. Pokazywanie miłości Pokemonowi, wiesz. Dawanie im pufinek, innych rzeczy. O kurde, jest... ale fajny! Taki kasztan. To nie jest kasztan, to jest Slowbro. Nie nazywaj go tak, ty sam jesteś kasztan. Wiesz o tym, że Slowbro ewoluuje ze Slowpoka poprzez łowienie Shieldera? Nie mam zielonego pojęcia, co pan do mnie mówi, ale rozumiem. O, trawiasty starter zunowy.
Ło, wygląda trochę jak Trico. To jest Snivy. Jak go zapałeś? Starter to jest, dostałem go. Prawdopodobnie pochodzi z regionu Unowa. A Mordo, a jakiego ty masz Pokemona? Mamy tatę, brata, siostrę, jeszcze dziadka mam, ale to... Przecież on nie lubi się pokazywać, ale spróbuję. Dawaj. O! Wyszedł. Wow, jaki fajny! Tak, wczoraj go zapałem. Dobrze, siadajcie więc. Ja nieco wam opowiem o starterach tutaj z regionu Kanto, które mam przy sobie, moi drodzy. No jest to nim trawiasty starter Bulbasaur. Może na chwilkę mojego Glaceona tutaj schowam. Oto ognisty Pokémon Charmander. Jo. Oraz wodny Pokémon Squirtle. O, ja miałem jednego z nich dostać, ale ten, pierwszy klas... Ja nie dostałem wyboru. No. O Jezu! Są to Pokémony, które każdy, kto skończył 10 lat, dostaje ode mnie tutaj w tym oto regionie Kanto. Jak widać, tutaj mamy nawet ucznia chyba z wymiany Zunowy, który ma Snivy'ego. Dokładnie tak, panie profesorze. A, oni nie są z naszych regionów, tylko to są przybysze. Tak, niektórzy są z regionów. A wy jesteście już trenerami Pokémon już dawno. No tak, no tak. Kurde. No tak. Na przykład mamy kilka tutaj... Pokémonów. Ja mam dopiero 10 lat i no, dopiero to... zaczynam. Ja mam jeszcze 3 Pokémony. Na przykład ten, który tutaj ma tutaj słodkiego króliczka, pochodzi z regionu Kalos, który... No, tam mają bardzo wielkie Pokémony, nazywają się Gigantamaxy. O kurde. Twój Pikachu może Gigantamaxować. To znaczy? Czy to jakaś groźba, czy o co chodzi? Nie, zwiększa jego moc na co najmniej parę tur podczas walki. Jest mocniejszy wtedy, ale tak jak wiecie, jest też 18 różnych typów Pokémonów. Mamy Pokémony typu robaczego, ciemność, typu smoczego, typu elektrycznego, typu wróżkowego, typu walczącego, ognistego, latającego, wodnego, stalowego, kamiennego, psychicznego, trującego, normalnego, lodowego, ziemnego, trawiastego oraz duchowego. Mój jest elektryczny, elektromagnetyczny. Tak. Nie, twój Pikachu to jest elektryczna mysz. Elektryczna mysz? Elektryczny. Serio mam mysz? Ja cię kręcę. No to jest... Chodź, jesteś niegrzeczny! Ciągle strzelasz piorunami i tak dalej! Prawie zwęglony jestem, do Pokebola, no! Ale na treningu nie rób mi siary. Masz wygrać z nimi, okej? Tylko masz nie robić żadnych dziwnych akcji. Tutaj możecie uleczyć swoje Pokémony przy tych maszynach do leczenia, a dzisiaj będziecie musieli potrenować troszeczkę z Luferkiem. Jak wiecie o tym, on jest nowym trenerem Pokémon, jeszcze on nic czym nie wie, więc dajcie mu trochę forów. Ja wiem, że wy macie praktycznie wyewoluowane Pokémony, jak na przykład Umbreon, Sylveon czy też Slowbro. No ale dajcie mu takie małe fory. O, i ze Snorlaxem nie dam rady. Właśnie twoją pierwszą walką będzie walka ze Snorlaxem. Okej, okay, no dobra. Także proszę was, żebyście się odsunęli, żeby na polu walki został właśnie trener Snorlaxa oraz Luferek. Proszę cię o to, drogi młody człowieku, żebyś schował swojego Snorlaxa do Pokebola. Dobrze. A, bo żeby pokazać, jak wygląda najprawdziwsza walka. Tak jest. Pikachu do Pokebola, raz. Do Pokebola. Twój Pikachu... Luferku, mówiłem ci, twój Pikachu nie będzie przybywał w Pokebolu. Niektóre Pokemony nie lubią przebywać w Pokebolach. No. Snorlax, wybieram cię! Dobra, Pikachu, walcz z nim. Jakie on ma supermoce? No, ty powinieneś wiedzieć, mój drogi Luferku, jest to elektryczna mysz. Dobra, przegryź kable! Pikachu! To nie Boxdel. Atak piorunu! Mój Snorlax! Ja nie chciał! Ja nie widział! Nie! Jak mogłeś? Ty jesteś dobrą tą myszą, w sensie taką spoko. Dobra, kolejna osoba. Może ty ze Slowbro? Pokonam cię! To. Mojego myszoskoczka nie pokonasz. Zobaczymy. Czy jesteście oboje gotowi do walki? Tak! Tak. Także możesz wystawić swojego Pokemona. Slowbro, wybieram cię! Widzisz? Jakaś jaszczurka. Dobra, Pikachu, podłączenie kabli! Ja cię kręcę, co ja mogę mu powiedzieć, żeby on się uspokoił, żeby on jakoś atakował. Nie wiem, może atak piorunem?
Dora, Pikachu! Elektrokula! Pika! Nie, mój Pokémon! Ja nie chcę z nim walczyć, bo za bardzo rani mojego Pokémona. Ja sobie idę. No dobrze więc. Glaceon powrót. Teraz Lufergo zawalczysz ze mną. A ja nie chcę bić staruszków, no bo tak trochę pójdę do... No. Greninja, wybieram cię! Atak piorunów! Dobrze więc, pokonałeś mojego Greninja, ale ciekawe czy dasz sobie radę z nim. Idź! Charizard! No to to samo. Atak piorunów! Dobra, Pikachu, jeżeli pokonasz go, to kupię ci dzisiaj smakołyki dla Pokémonów. To jest Pikachu nie tak. No co? On jest jakiś, nie wiem, dziwny. Czego używa mu ruchów Z? Dobrze, to koniec treningu na dzisiaj. Ej, ale ja miałem 3 treningi, w sensie miałem 3 pojedynki stoczyć. No i stoczyłeś. Ale nie zaliczyło mi levela. Dlaczego nie mam achievementu i levela? To były testowe pojedynki, Lufergo. To nie były prawdziwe walki. Mam stoczyć prawdziwą walkę? Dobra. Chodź, Pikachu. Musimy kogoś znaleźć i spróbować zawalczyć z nim. Grecjon, wybieram cię. Koniec lekcji, moi mili. Widzimy się jutro. Jak sobie skaczę? To Pokémon. Policzymy się jeszcze. Jakiegoś opętanego. Pikachu, atak piorunów. O Jezu, nie. Kto tam jest? O! Co to jest? Jakiś R na górze. Kim wy jesteście? Zespół R? O kurde, Wojtek Gola. Te dwie niecnoty! Do kłopoty. By uchronić świat od dewastacji. By zjednoczyć wszystkie ludy naszej nacji. By miłości i nie przyznać arę. Co? Wybił mnie z rytmu. Jeszcze raz. Te dwie niecnoty! Do kłopoty. Ale chciałem się zapytać, co wy tu robicie? Nie przerywaj nam, durniu. A, no dobra, okej, to chwilkę, tylko ustawię sobie kamerę na was, dobra? Okej! James, patrz, nagrywają nas, będziemy popularni w końcu! Mnie się bardziej jego Pikachu podoba. Pikachu jest nietykalny. Jesteśmy zespołem R! A ty? Ja was nagrywam, to jeszcze raz. Te dwie niecnoty! To kłopoty. By uchronić świat od dewastacji! By zjednoczyć wszystkie ludy naszej nacji! By miłości i prawdzie nie przyznać racji! By gwiazd dosięgnąć, będziemy walczyć. Jesse! James! Zespół R walczy w służbie zła! Więc poddaj się lub do walki stań. Miau, to fakt! Ej, kim oni są? Kradną Pokémony. Okej. Pikachu? Pika! Elektrowstrząs! Pika! Dostałem level i achievement! Trener Pokémon! Ale co? Dzięki, Pikachu! Co ty tutaj robisz? Jesteś facetem to Grutem! Czemu nachodzisz tego biednego człowieka? Jakim człowiekiem to Grutem? To Grut to kto? Jestem... Czemu go nachodzisz? Dziwnie wyglądam. Czy ja jestem facetem? Tak, jesteś facetem, masz czuki skierowane do dołu, a ja do góry, więc jestem kobietą. A teraz mów, co ty tutaj robisz i czego chcesz. Nie, w sensie ja tutaj nie wiem, co ja tutaj robię i tak dalej. Na pewno? Mogę dotknąć. A chcesz umrzeć? Tak. No to masz jeszcze czas, zapraszam za mną. Idziesz do więzienia. Ej, ale jak się w ogóle nazywasz? Nie twój interes, zapraszam za mną. Ale chwila, moment, dlaczego mnie tak traktujesz? Ja nie wylądowałem. Dostałem zadanie. Przejdź szkolenie Jedi.
Jo! Ty masz jakieś omamy? Chodź za mną, Ani, tutaj jeszcze ludzi okrada się, jeszcze omamy masz jakieś. No nie wiem, kolejny jakiś dziwny. A ty gdzie za mną masz iść? Co ty robisz? Co ty robisz? Idziesz za mną! Jak ty to robisz? Ale masz kozak moc, ja ci kręcę. Ej, gdzie teraz idziemy? Porozmawiać na początku na kinem, a później zdecydujemy. Ale na czym zdecydować? Przez... Cię wsadzimy do więzienia. Nie. Ja do więzienia nigdy nie idę, mama mnie zabije, jak pójdę do więzienia, wiesz? Ej, w ogóle jak masz na imię? Nie twój interes, czego nie rozumiesz? Mam ci imię czym przypomnieć? Ale masz kozak ten miecz, mogę dotknąć. Więzieniu dotkniesz. Ja cię kręcę! Tylko to dotknij, a oberwiesz! Wow, kosmici! Gdzie my w ogóle jesteśmy? W naszym skromnym miasteczku, a teraz idziesz za mną. Czy to jest Tatooine? O kurde! Wow! Ale spróbuj coś dotknąć! Wow, co to było? A, znowu przylecieli znowu. Ciekawe, czy Anakin cię na miejscu zabije za to, że jesteś złodziejem. By było zabawnie w sumie. Ej, dlaczego? To nie byłoby zabawnie, tylko byłoby strasznie. Nie, zabawnie. Nie byłoby zabawnie. Ja się nie lubię tak bawić. Jo! Chodź za mną! Droid! A mogę dotknąć miecza? Proszę, ja chcę dotknąć. Nie. Ja chcę tylko dotknąć. Idziesz za mną. I pamiętajcie, nie dotykamy drugiego końca miecza świetlnego. Dlaczego? Bo stracicie rękę, tak jak ja. O! Witaj! Przyprowadziłam nam złodzieja. A, myślałem, że ucznia. No dobra, uśmiercamy. Nie, jestem dobry. Słuchajcie, ja mam za zadanie przejść szkolenie Jedi. Co? Mówiłam, że jakiś nienormalny. Twoje rodziny? Podobni jesteście. No to, uśmiercamy go? Wszyscy są za. Nie jestem złodziejem, ej, naprawdę, przysięgam. Ja tutaj... Czy jesteś Anakin Skywalker? Skąd znasz moje imię? Jestem w końcu sławny? Nie, powiedziałam mu. Słuchaj mnie, złodzieju. Co tutaj robisz jeszcze raz? Chciałeś tam zabrać. Trafiłem do tego świata, bo muszę przejść do różnych szkół. No i generalnie muszę przejść szkolenie Jedi. No dobra, Anakin, nie zdecyduj, co z nim robimy. No dobra, uczymy cię. Jest! Na miejsce tutaj. No nie, myślałam, trzeba że dawać drugą szansę. Jak ja, dałam drugą szansę tej planecie. Nadal jej nie znoszę przez ten piasek. Ale trudno. Ja jestem Anakin Skywalker. Możecie mnie znać jako przyszły mistrz Jedi. Ale do rzeczy. Jesteście tutaj, ponieważ w was istnieje cząstka, która sprawia, że jesteście lekko inni. Macie moc. Też masz moc? Mam moc. W sensie potrafię denerwować. To jest taka moja super moc generalnie i na gitarze trochę brzdęko, ale tak to ten. Stand-upy umiem. Mogę opowiedzieć jakiś żart? Nie możesz. A, okej. Okay. Ale reszta z was posiada ten sam dar co ja i wielu innych Jedi. Dlatego niestety ja muszę go wykorzystać. Niestety. Dobrze, zacznijmy od czegoś prostego. Ustawcie się w pary. Mogę być z tobą w parze? Okej, okay, dobra. Jak masz na imię? Wojtek Gola. Okej. Okay. Wszyscy są? Ja, a właśnie, lista obecności. Zapomniałem. Ja to miałem. O, droid. Masz listę? Chodź. Dobrze więc, zaczynamy. Ayumi? Jestem. Manieczka? Jestem. Karoletta? Jest. I Ciamocia? Jestem. Pisiorek? Jestem. Jak to się czyta? Luferencjusz. To ty? Nie, ja jestem Luferencjusz, a nie Luferencjusz. A okej, czyli to nie czuj, dobra. Kogo tutaj dalej mamy? Mika? Jestem. Quirrell? Jestem. Niko, podrąbię ci głowę, jesteś? Bra. Roxu? Jestem. Kuba? O, to ty! Okej, okay. Czyli to są już wszyscy. Tak, tu wszyscy, powiedziałem. Więc tak, zaczynamy od treningu.
Teraz Farag, ustawcie się naprzeciwko siebie. Dobrze, zejdźcie z tych podestów. Dobrze, naprzeciwko siebie. Proszę, naprzeciwko siebie wszyscy. Okej, okay, wy naprzeciwko jesteście, wy nie jesteście, wy jesteście, jesteście. Ktoś nie ma pary! Droid, zapraszam. Chodź tutaj, będziesz z droidem ćwiczyć. Ty, chodź. Droid. Chodź. Chodź. No, do droida. Świetnie. Powodzenia, mały Artu. Więc tak, zaczynajmy od tego. Kto pierwszy wywali swojego przeciwnika przy użyciu mocy, przechodzi dalej. Spróbujcie. Próbuję. O! Świetnie, teraz koło ten, wywróć, dawaj! Trochę nie kontaktuję, nie wiem jak to się robi! O! Będzie słuchać? Jednego ucznia mniej, ale to nie problem. Kontynuować dalej. A ty? Gratuluję. Dzięki, 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 dzięki. Teraz możesz chwilę odpocząć. Okej. Jak tam wychodzi coś? Nic? Droid, pokonałeś go, czy dajesz mu fory? Daję ci fory. Dobrze, coś wam za słabo idzie. Dlatego pozwólcie, że wam trochę pomogę i pokażę wam, jak to się robi. Przy użyciu jednej nieprawdziwej ręki. I o ścianę! Pła! A teraz niżej. I teraz wyżej. W lewo, w prawo. W lewo, w prawo. Dziwne użycie mocy, panie Anakinie. I na dół! Pu! Na całe szczęście moc ciebie uratowała. Jak pan został nauczycielem? Ja pana pozwę. Ja mogę robić z wami co tylko chcę. Anakinie! O nie! Co ty robisz z tymi uczniami? Czemu Wookie wylądował na moim statku? Nie wiem, bo może umiał latać, a o tym nie wiesz, bo nie studiujesz ich gatunku. To jest pewnie obrażające dla ciebie, co nie? Że nikt nie docenia ciebie. Widzisz? Obrażasz jego kulturę. Anakinie, przypominam ci, kto tu jest uczniem, a kto jest mentorem. Ona jest moim uczniem, a ja jestem mentorem. Co? To nie jest, Marku? Co? Przypominam ci, że ja jestem twoim mentorem. A ja jestem mental boy na meti, w metinie dwójce. Ty tam złodziejem jesteś. Ja jestem złodziejem. Właśnie, złodziejem. O, Obi-Wanie, to jest złodziej, który przyszedł na naszą lekcję. Zwariowałeś? Złodziejem się ci na rękę. Nie! Ale daje się drugie szanse, uczyłeś mnie o drugich szansach, pamiętasz? Nad najgorszym. Dobrze więc, także kontynuuj, Anakinie, szkolenie. Proponuję strzelanie z blasterów oraz odbijanie tych strzał. Dobry pomysł! Uczniowie, wyjmujcie blastery, a ja muszę je przebić i was odbić. Do tej w skrzynce wybierzcie sobie po jednym. Ja chcę niebieski, ja chcę niebieski. Teraz niebieski? Niebieski! Jo! Ale czad. A mogę czerwony? Żartowałem. Nieśmieszny żart. Jednak mocieć tą rękę. O obcinaniu rąk nic nie mów. Nie bawcie się mieczami, chodźcie na trening ze strzelania. Kiedyś coś mi się zdaje, że Anakin skończy bez ręki. Mam nadzieję, Anakinie, że nie przyjdziesz na ciemną stronę. A ja mam nadzieję, że nie będziesz tutaj mieszkać jako stary dziad. Dosłownie, nienawidzę tej planety, wiesz? Może tu kiedyś zamieszkam na stałe? Nie, jak to kiedyś zrobisz, to na pewno będziemy wtedy wrogami. Nawet tak nie mów. I będę musiał ciebie zabić. Tak, jeszcze będziesz miał dwójkę dzieci. O mój Boże, weź. Może jeszcze moja córka z synem będą się całowali. Dobra, nieważne, Anakin, jesteśmy na miejscu. A, faktycznie. Dobrze, wyjmujecie miecze świetlne. Ja się kręcę. Dobrze. A teraz... Obi-Wanie, stary dobry plat. Na początku pan Luferencjusz. Tak, nie wstanie tutaj, a my będziemy próbowali strzelić. Zaraz, czy to jest ten z rodu referów? Mhm. Okej, okay, lecimy. Aha. A zobaczmy z tego. Spokojnie, ej! Ja teraz z tego. Nie. Dobrze, wyłączamy miecze. Tyle. Ja ci masz dziwnie dużo mocy. Musimy dzisiaj porozmawiać po godzinę. Ty i ja. Może oni. Ale na pewno my. No dobra, okej. Wy co, mam żonę, ale nie mów nikomu. Dobrze, teraz wasza kolej. Kto jest chętny oberwać?
Okej, zaczynamy. Jest to, zginiemy. Nie, no dlaczego ten pan nas tak torturuje? Anakinie, czy to jest dobry pomysł na szkolenie? Oczywiście, uczy ich kultury to starszy. Jak ty mnie uczyłeś? Kurde, miałem się spotkać dzisiaj z Anakinem, bo chciał o czymś porozmawiać. O, jaka fajna świnia. Czy się krowa? To nie jest krowa, jakaś Danta. No i słuchajcie, nie ma tego Anakina. Ja cię kręcę, chyba mnie wystawił. Oby nie, no bo on wydaje się spoko i dzięki niemu dzisiaj przyszedłem test, ale dziwne jest to, bo nie czuję się, jakbym przyszedł testu. Się czuję, jakby tu był sen jakiś. Czy się tam tu było sen, teraz to nie. Dziwnie się czuję. A Soki nie widziałem. Nie widziałem też Obi-Wana. Jakby wszyscy zniknęli. Wyczułem coś swoją mocą. Jedi. Ktoś tam stoi. Halo? Anakinie? Anakinie? Wszystko, co widziałeś, było tylko wizją. Uda, mrzonko. Chodź tu. Przejdź na ciemną stronę. Chodź tu. Vader! Dobra, ucieknę samolotem, ucieknę samolotem! Jak się go odpala, jak się go odpala! Chodź tu. Nie mogę lecieć! On go trzyma! Dobra, z pomocą go obrócę. I zacznę do niego strzelać! Jaki on jest silny! Dobra, sam ty go chciałeś, Darth Vaderze. Chodź tu. Nie pokonasz mnie. Zaatakuję bezbronnego. Ale mam inny pomysł, jak cię pokonać. Dam radę. Dam radę. Do góry. I jak ty to robisz? Taka moc. Achievement level! Ale czad! I mam czerwony miecz średni. To bardzo źle. Kary! No, Kary! Gdzie jestem? Kary! Patrz, jesteśmy już! Gdzie? No patrz, tam jest Hogwart. W końcu! Co? Jaki Hogwart? Gdzie no chodź, płyń! Hogwart, szkoła! Hej! Wy tam, Harry, Ron, Hermiona, szybciej, bo zaraz nas wszyscy przegonią. Czy ja jestem? Chodź szybko! Jestem Harry Potterem, co się dzieje? Czekajcie, czy ja zaraz zobaczę Hogwart? Ej, ej, który to Ron? Ty jesteś Ron? Nie, wszyscy jesteście rudzi. Bardzo lubię rude osoby. Harry, no jak, płyniesz? Płynę, jestem tutaj. Ja, no szybciej. No i prawdziwszy Hagrid, o kurde. Harry. Tak. Widzieliśmy się już o wiele wcześniej. Co ty taka ekscytacja, jakbyś mnie pierwszy raz widział? No bo widzę cię po raz pierwszy raz tak naprawdę, ale jakbym ci wytłumaczył, to byś mi nie uwierzył. Mówię ci, byś mi totalnie nie uwierzył. Cholipka, ja nie wiem, co jest z tobą, Harry. Najprawdziwszy Hagrid, patrzcie, najprawdziwszy Hagrid. Chodźcie za mną, pierwszaki, bo już... Chodź. Ciekawe, czy moi bracia już będą w wielkiej sali, jak myślisz? Myślę, że będą, na pewno, tak jak było w filmie. W jakim filmie? Albo w książce. Co? Co?
Byłaby beka, gdybyście wiedzieli, że jesteśmy postaciami z książek. Ale dobra, dobra, dobra. Tu jest prawdziwszy Hogwart. Jestem normalny i... No co jest z wami nie tak? Wow. Ja cię. Najprawdziwszy Hogwart. A panie Hagrid, a czy w naszym pokoju będą szczury? Bo ja mam szczura aktualnie. Z tego co wiem, to nie. Dostałem zadanie. Znajdź i pokonaj sam wiesz kogo w zakazanym lesie. Kogo? Kogo mam pokonać? Nie do końca pamiętam o co chodzi, ale kogo mam pokonać? Jestem. No szybciej, Harry, nie mamy czasu i tak mnie zaraz zastrzelą. Czy ja teraz zostanę wybrany do jakiegoś domu? No tak. Dobra, to ja chcę być w domu Slytherin. Co? Slytherin to bambiki, co ty, Harry? Ja dawaj nie... do tego cię moim bracia! Nie no, oni... Slytherin! A wy do jakiego domu chcecie dołączyć? Slytherin! No oczywiście! Co z wami? Co z tobą? No Rudy się odezwał. Ej! Przepraszam, przepraszam was bardzo, ale to wy nie decydujecie do jakiego domu dołączycie, tylko diara przydziału. W książce było napisane i w filmie tak było, że Harry mógł zdecydować, więc ja tym razem zdecyduję, że idę do Slytherinu. W jakiej książce? Co? Harry, czy ty masz gorączkę, czy nie wiem? Hagrid, ja ciebie znam, ja oglądałem wszystkie filmy. Nie, no dobra. Ja się jadam z to. Najprawdziwszy Hogwart. Chyba po tym muszę cię odesłać do... skrzydła szpitalnego, Harry, bo z tobą jest... nie do Azkabanu, bo chciałem zobaczyć dementory. To jest z nimi tak! Zaraz, Harry, czekaj, stop. Skąd ty wiesz o Azkabanie? Przez sekundę nic nie wiedziałeś i mi się o wszystko wypowiedziało. A ja wiem, co zrobiłeś z Tomem Riddlem. Co zrobiłeś? A, to ja wam wszystko teraz powiem, słuchajcie. Jest Tom Riddle. Hagrid, kiedy... Avada Kedavra! Oczywiście to był żart, ale jeszcze raz będziesz tak gadał, to serio użyję tego czaru. Powiedz się pan do Azkabanu. Bo moja mama zabija te mrówki. Głupi jak twoi bracia. Idziemy. Ja! On zna moich braci! Najlepszy! To jest normalnie najlepszy dzień w moim życiu! To jest profesor McGonagall! Ale skąd ty wiesz? Przecież ty nic o... Dobra, nieważne. Pani psor, jak pani chciała, przyprowadziłem... Witam! Tu, przyprowadziłem tu pierwsza. Także ja idę do siebie, na razie cześć. Ej, Harry! Do widzenia, Hagridzie. Ej, Harry! No? Pani profesor, to jest ta miotła, czy kto? Ta pani? Ona zamienia się czasami w kota. Co? No! Witam was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Minerva McGonagall. A wy zaraz zostaniecie przydzielani do swoich domów. Wow! Proszę za mną. Ja cię kręcę. Jak magicznie. O, tutaj jest Gryffindor i bambiki. To jest Hufflepuff, jeszcze większe bambiki. I tam jest Slytherin, do którego... Nie, tam jest Ravenclaw, a tam jest Slytherin, do którego pójdę. Witam nowych uczniów. Przepraszam bardzo. To jest Voldemort. Dobrze. Zostaniecie za chwilę przydzieleni do swoich nowych domów przez tiarę przydziału. Minerva, możesz zaczynać. Dobrze. Będę wyczytywała wasze nazwiska, a tiara będzie wybierała was do waszych domów. Hermiona Granger. Okej. Oby Hufflepuff, żeby nie była w Gryffindorze. No, oby. Oby. Ale ja wiem, gdzie będzie. Gdzie tu będzie przydzielić? Gryffindor! No nie! Jest! Ale dużo ludzi, ten plastrze i tak dalej. Ja cię kręcę, jestem w Gryffindorze. Gratuluję. Poczuję. Następna osoba. Ron Weasley. O, tu ja! Slytherin! Chciałbyś, nie ma takiej opcji. Cała twoja rodzina, panie Ronaldzie Weasley, była w Gryffindorze. Dlatego wybieram... Azkaban! Yeah! Jak to? Nie no, żartuję. Gryffindor! Mega! Jej, będziemy razem w klasie!
Oddaj czapkę! A, zapomniałem, przepraszam, proszę. O Boże. Jej, będziemy razem w klasie. Oddaj czapkę! Przepraszam, już oddaję! No Rudy po prostu, Rudy. Jej, będziemy razem w klasie! Timus Finnegan. No dobra. Wybuchowy chłopak. Mam nadzieję, że wysadzisz lochy z Slytherinu. Niech będzie Gryffindor! On wysadzi nam dormitorium i mojego szczura! W ogóle twój szczur nazywa się Parszywek i generalnie on działa z Voldemortem i przez niego Voldemort będzie żył, ale to nie spoileruję. Co? Co? Parszywek! Harry Potter! To ja, Lufer Luca Finkiewicz. Co mam? Harry Potter, tak, Harry Potter. Rozdwojenie jaźni. Harry Potter, gdzie by cię tu przydzielić? Slytherin, Slytherin, Slytherin. Jaki Slytherin? Zwariowałeś? Ale, Tiaro, ja chcę tam, gdzie chcę. Nie, nie ma takiej opcji. Gryffindor! O nie! Jej! Będziemy razem w klasie! Harry, gdzie idziemy? Idziemy, słuchaj, do Hagrida. Hagrid, cześć wszystkim, cześć. O nie, hej. Slytherin. Ja też chcę być w Slytherinie. Jestem w Gryffindorze jakimś głupim. To super! Bo też moich braci. Ja cię kręcę. Hagrid jest prawdopodobnie tam. O, Hagrid! No nie, nie słyszy nas. Ja cię, on jest za stary pewnie, chodź, idziemy po niego. Ale po co my tam idziemy? Musimy się uczyć. Nie, nie musimy się uczyć, musimy teraz wykonać moje zadanie. A zadaniem jest, słuchajcie, wow, pójść do zakazanego lasu i pokonać sami wiecie kogo. Harry, no, patrz, chyba tam nie. Co? Słyszałeś to? No tak. Co? Nie, co ty? Jak to? Sam przecież wiesz kto i ten tego? Oni przecież już zniknął dawno temu. Słuchaj. Sam wiesz, kto cały czas żyje, ale ja nie będę spoilerował, nie, nie będę tego robił. Skąd ty to niby, co? Dobra, ale chodźcie, chodźcie, musimy pójść szybko, jak najszybciej do Hagrida, a Hagrid mieszka tam! Ja chyba boję się jednak na lekcję. Ja też. Może w końcu znajdę dziewczynę, jak ta ruda, Quidditch. Nie podoba. Aha! Quidditch! Ja lubię te mecze. Musimy naprawdę iść do niego, wydaje się dziwne. Słuchajcie, byłoby śmiesznie, gdybyście się dowiedzieli, co się będzie działo w siódmej części między wami. Co? Co wy tu co robicie? Oni będą razem! Co? Hagrid! Ja będę z nim? Musimy porozmawiać, przepraszam. Dzieciaki. Ja też chcę. Dzieciaki. Wow. Dopiero zaczynacie pierwszy dzień. A więc tak mama groziła, że skończy bez nauki. No widzisz. Czemu nie jesteście na lekcjach? Mam bojowe zadanie. Słuchaj, Hagrid, mam bojowe zadanie. Muszę pójść do zakazanego lasu. Zaraz, co? Nie mogę ci powiedzieć dlaczego, ale muszę pójść do zakazanego lasu. Nie. Jesteście pieszakami, wy powinniście być teraz na lekcjach, a nie łazić do lasu. Też tak mówiłam. Zgadzam się. Dobra, no to idę sam. Nie. Ty nie wiesz, Harry, co jest w tym lesie. Ron, Hermiona, idźcie do szkoły, ja się nie zajmę. Okej. Pa, Harry. Cero, będziemy razem? Tak, słuchaj. Ja muszę pójść do zakazanego lasu, nie powiem ci dlaczego, ale mógłbyś mi tam Nie możesz tam iść, tam jest wszystko. Centaurów, bo nie wiem co tam jeszcze. Proszę. Nie. To idę sam. Nie, Harry, nie. Idę sam. Nie, Harry, wracaj, nie możesz iść tam za... Dobra, pójdę z tobą, ale z ciebie bardziej dzieciuło. Jest zakazany las. Muszę pokonać sami wiecie kogo. Słucham? Harry, ty durnie, dlaczego my właściwie cały czas po tym zakazanym lesie? Nie wiesz, ile tutaj tego jest. Słuchaj, dla mnie najważniejsze jest to, że muszę teraz znaleźć sam wiesz kogo. On nie istnieje, on zginął wiele lat temu. Dobra, słuchaj, Hagrid, naprawdę znajdę go. Ja go... Ała, moja blizna. To twoja blizna. Boli mnie blizna. I chyba jesteśmy niedaleko. Dobra. Gdzieś tutaj wyczuwam go. Dobra. Harry Potter. Ale co to za głosy? Nie wiem. Dobra.
chłopiec, który przeżył. A będę gra. Muszę to pani powiedzieć, muszę o tym film nakręcał. A będę gra. Chodź, Hagrid. Kto to jest? To jest... O! Będę Voldemort. Ja w to pijdę. O! To ty! Jak to było? O! Chłopiec, który przeżył. Tak, to ja, cześć. Generalnie musimy zawalczyć. Zawalczyć? Ja muszę cię zabić. Sorki, ale no niestety też mam różdżkę. Jak to ty masz różdżkę? Nie. Avada Kedavra! No! Jak ty to zrobiłeś? Avada Protego! Jak ty to robisz? To jest niemożliwe! Jak ta różdżka działa w nim? To teraz ja! Avada Kedavra! Ale nie to zaklęcie! Kto to jest? Dlaczego nie to zakręci? Jesteś dzieckiem. Użyj Crucio. Aaa! Crucio! Nie Crucio. Expelliarmus wystarczy. Aaa! Expelliarmus! Zaraz. To już? No! Setny level! I achievement! No i kto teraz nakręci 8 filmów? Koniecznie wbijcie teraz na poprzednie odcinki z Minecraft, ale Exp. Zostawcie suba i łapkę w górę i dziękuję za oglądanie.